Uważam, że to jest bardzo potrzebna inicjatywa, dlatego że ocenialiśmy samorządy poprzez dane statystyczne. Liczby nie kłamią i myślę, że tutaj wyciągamy wnioski, które są oparte na faktach. I ta inicjatywa fundacji i wsparcie Urzędu Statystycznego, myślę, że dowodzą w tym rankingu wiarygodności. Tak, jestem zaskoczony, zresztą to zaskoczenie było widać u pozostałych samorządowców. Czekaliśmy na ogłoszenie tych werdyktów. Cieszę się, że gmina Masłów znalazła się na 7. miejscu. Samorząd to wielkie wyzwanie. To wyzwanie, które dotyczy spraw samorządowych, społecznych, ekonomicznych, inwestycyjnych. Myślę, że drogą do sukcesu jest dobra współpraca. Ta współpraca musi opierać się na współpracy wewnętrznej, czyli urzędnicy, radni, sołtysi, stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy, ale i również samorządy powinny otwierać się na współpracę zewnętrzną. My jako gmina Masłów współpracujemy wspólnie z innymi gminami w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji, współpracujemy w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, w lokalnej grupie działania wokół Łysej Góry. Tego typu spotkania, to wymiana doświadczeń, to wzajemne napędzanie się, pomaganie sobie.